Dzisiaj przez cały dzień z JJ-ką będziemy używali tylko i wyłącznie małych rzeczy. I w sumie się dzisiaj przekonamy, czy faktycznie małe rzeczy cieszą. Wy też możecie zrobić nam małą przysługę, zostawiając małą łapkę taką w górę, ale dużo łapek w górę. Jeżeli zostawicie 20 tysięcy łapek w górę, to w następnym odcinku będziemy używali tylko gigantycznych rzeczy. O, to będzie na pewno mega ciekawe doświadczenie, a wy możecie w tym momencie napisać w komentarzu, czym byśmy mieli dużym jeździć, co byśmy mieli dużego zjeść i tak dalej, czekam na waszą kreatywność. To jest nasz mały stolik, na którym będziemy dzisiaj jedli śniadanie. Justyna zajmie się śniadaniem, a ja zajmę się kawą. Dobrze. Taką malutką. Jak widzicie, mam takie dwa mini kubeczki i zrobimy sobie teraz espresso. Dobra, zaczyna lecieć i nawet mogę dwa kubeczki naraz odstawić. To opuścimy. Jak widzicie, kawka jest już gotowa. Justyna, to nas nie zadowoli. Nie ma opcji. Moi drodzy, przygotowałam baby sztućce. Super. Baby naleśniki, pancake w sumie. Baby nutelle. W słoiku udało mi się znaleźć. Zarobista. Bo przeważnie są takie otwierane jak masełko w hotelach, nie? A ona jest w słoiku. I zamknięta, nie jest taka, że odkręcasz od razu otwarta. No i Krystian przygotował baby espresso na wynos. Zobaczymy, ile naraz mogę wyciągnąć z takiego słoiczka. O, dobra. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie na jeszcze raz. Na jeden naleśnik i na drugi. Na jeden i patrz. Jest naleśnik, sztuczka. No. Nie, to ja chcę zrobić taką wieżę z pancake'ów, tak jak jest w filmach. Zobaczcie, jakiego mamy pomocnika. To jest chyba dla niego śniadanie. To jest śniadanie dla joysticka. Kto zrobi większą wieżę? Tak. Przegram, to wiem dlaczego, bo ty masz o jednego więcej naleśnika. To też prawda. Pana to gościu. Leci, leci! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, teraz piętnaście. I co? Przegrałeś. Jak przegrałem? No, dwa, cztery, sześć naleśników stało. Nie gadaj, głupoty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia sekund. Wytrzymało. Tak. Nie chodziło, kto dalej policzy i szybciej. Tylko sekundy miały być, dobra. Ale dobre. Bardzo dobre. Teraz gaszę, patrz, kawę na strzała. Śniadanie jemy do końca i później robimy dalej coś baby. Tak. Ale nie baby. Kolejną rzeczą baby, którą będziemy robić, jest ubieranie choinki. Jeszcze choinki nie mamy w domu. Ubieranie baby choinki. Rogal z Klaudią mieli ogarnąć choinkę, tak? W tym roku? Tak, powiedzieli, że będzie w piątek. Okej, dobra. Słuchaj, jakie masz kolory bombek? Bo to w ogóle nie jest twoja kolorystyka, co? W ogóle to nie jest moja kolorystyka. Niebieski... Ja z szakiem wybierałem. Niebieski ze srebrnym i do tego złoty but ze złotą nitką. Ja z szakiem wybierałem. Wszystko się ze sobą gryzie. Widać, że facet... Niebieski but. Jest dobrze, co ty gadasz? Misiek, zobaczysz, że będzie dużo prezentów pod tą choinką. Mini prezentów? Możecie dać znać w komentarzu, jakiego koloru wy macie choinkę. A chciałam jeszcze powiedzieć, że nie ma gwiazdy. Zapomnieliście o gwieździe. Bo to jest choinka bezgwieździsta. Tutaj jeszcze złotą. Będzie idealnie pasowało. Stryk. Dobra, u góry założyłem trzy bombki. W skali jednej... Światełka? Baby światełka? A skąd ci wezmę baby światełka? Jakieś LEDy trzeba było kupić za 2 złote. Nie było właśnie. Wszystko wykupili. Małe krasnoludki. Dobra. Słuchaj, JJ, teraz kończy się już nasza przygoda w domu. Ja teraz biorę baby perfum. Wale i jedziemy w miasto na robotę. Baby furką. Tu ją postawimy i mam nadzieję, że Mikołaj ją zauważy z tymi prezentami. Z racji tego, że przez cały dzień używamy tylko i wyłącznie rzeczy mini, też będziemy podróżowali nowym autem. Mini! Pierwszy raz w życiu będę nim jeździł, tylko trzeba go troszeczkę odśnieżyć. JJ-ka jedziesz? Nie. No pokaż, jak to się robi dla widza. Tup, tup, tup po śniegu, dzyń, dzyń, dzyń na szankach. JJ odśnieża dzisiaj nam panka. Ten, 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 ran, ten. Ładnie? Pięknie, pięknie. Stawcie łapkę w górę tą piosenkę. Myślisz, że tam w środku siedzą pingwiny? Tak! Dobra, postarajmy się to jakoś odblokować, jeszcze tym nie jeździłem, nie? I co? Otworzył się! Uważaj! Justyna, źle co narobiłaś, odśnież fotel. Stary, tutaj nic nie widać. Ja generalnie bym polecił go jechać umyć na Orlen, więc jedźmy to zrobić. Zapraszam do środka. Jak ja mam tam wejść do tyłu? No, musisz jakoś. Jak?
chyba że chcesz kierować. Nie, dzięki. Uwaga. Dobra, wskakuj. Jestem! Faktycznie to auto jest mini, co? Ale jak Szaku tutaj będzie siedział? Nie wiem. Szaku, ho! Co, teraz ja? Jak ja tu nogi wsadzę, stary? Proszę, nie połam mi nóg. Ej, stary! Nie jest źle. Patrz, normalnie nogi wsadziłem. Niby mini, ale wcale nie takie mini. No. Generalnie czuję się, jakbym jechał troszeczkę w skarbonce. O, właśnie. Spójrzcie, gdzie jest nawigacja, nie? Zamontowana jak coś. Nie wiem, jak ja mam na to patrzeć. Tego muszę jechać. Okej, teraz w lewo. Dzieciak, jak się czujesz z tyłu? Podoba ci się? Trochę jest mało miejsca na nogi, ale jest znośnie. Nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie gorzej, że będę musiała siedzieć jak w samolocie, ale jest git. Chcieliśmy Smarta, ale nie było żadnego Smarta, więc jedziemy mini. I powiem wam tak, moje dwa ostatnie samochody to były kombi. Golf 4, a nie, trzy samochody. Golf 4, Ford Galaxy był taki większy, no i teraz mam Skodę, nie, Octavię w kombi. Więc dziwnie mi się jedzie, serio. Szaku, trzymaj się, bo teraz mu dam po garach. Dawaj. Już. Stary, słabiutko coś. On w ogóle jak bieg wrzuca, tak jak troszeczkę przyhamowywuje. Słaba ta skrzynia automatyczna w tej mini. JJ, tak? Jak ci się podoba te mini? Super. To ja cały czas gadam mini wam, a to jest Fiat 500. O nie, oszukałeś nas. Żeby nie widzieliście tego, taki napis jak bieg włoski Fiat. My nie widzieliśmy, a ty? Ja wiedziałem, że to jest Fiat 500. A z niebyle powodu jesteśmy na stacji Orlen, ponieważ Orlen jest sponsorem dzisiejszego odcinka i chciałem wam opowiedzieć o kilku ciekawych ekologicznych rozwiązaniach, które możemy tutaj znaleźć. Jednym z takich rozwiązań jest na przykład ekologiczna myjnia. Podczas mycia samochodu myjnia zużywa tylko i wyłącznie 30 litrów wody. Później takie specjalne filtry filtrują tę wodę i ta woda jest używana do kolejnego mycia. No to dajemy auto na myjkę i lecimy dalej. Zatrzymując się na stacji Orlen, chciałem kupić coś do picia i szukam jakiejś najmniejszej buteleczki i to jest chyba tylko to. No dobra, niech będzie, przyda się. Na stacjach Orlen też mamy w łatwy sposób możliwość segregowania śmieci i teraz mam dla was pewną ciekawostkę. Szaku, taki paragon, nie? To jest kartka. To byś pewnie wrzucił gdzie? Do papieru. Do papieru. A właśnie nie, to jest często powtarzalny przez wielu ludzi błąd. To jest papier termiczny i taki papier nie nadaje się do recyklingu, więc taki rachunek możemy wywalić tylko i wyłącznie do zmieszanych. Wtedy mamy 100% pewność, że zostanie on w odpowiedni sposób przetworzony. Kolejną ciekawostką jest to, że opakowania po mleku, po sokach, w których środku znajduje się folia aluminiowa, też nie mogą trafić do papieru, więc pamiętajcie, żeby wyrzucać je do pojemniku na plastik i metal. Wtedy będziecie mieli 100% pewność, że zostały zrecyklingowane. Jak widzicie, furka już umyta. Mam nadzieję, że te ekologiczne rozwiązania, które wam przedstawiłem, zachęcą was do korzystania ze stacji Orlen. A teraz, moi drodzy, lecimy na najmniejszą kawę. A JJ-ka nas zawiedzie. O nie, nie zawiozę. No a ty leciałaś, to teraz ty jedziesz. Na kawę. No tak, więc będziesz kierować. Nie. Tak. Nie. Go. Dobra, JJ-ka, jedziesz. Dobrze. Bożu. I co, JJ? Dobra, już się nauczyłam. Już jest git. Aaa! Czemu to tak zwalniasz powoli? Jak przez zabiegnie? Tak. Jakby ktoś ci hamulec ściskał. No dlaczego to mi hamuje samo? A bo to ma malutko koni, taki o to jest silniczek. Nie. Zawsze marzyłam, żeby mieć taki samochód, ale po jeździe próbnej jednak nie chcę. Ja ledwo co się mieszczę tutaj z tyłu, nie? Wyobrażasz sobie Szaku, jakbyś jechał do koło brzegu? Nie. To BlaBlaCarem na przykład w mini? To był challenge dobry. Śmiechodzinny. Ja chciałam powiedzieć tak. Kurtka pod kolor kierownicy, paznokcie pod kolor logo i dolo. A kawa? Kawa też pod kolor paznokci. Ale się trzyma drogi. Ej, czerwone. Moi kochani, dotarliśmy, już jest mega zimno i jesteśmy w najmniejszej kawiarni w Polsce. Spójrzcie, tam są tylko dwa miejsca. Więc idealnie dla nas. Idziemy. Szaku będzie stał na zewnątrz i kamerował nas za szyby. Super. Zapraszam. Zmieścimy się. O, i to jest koniec. Elegancko. Więc teraz omawiamy trzy najmniejsze kawy, jakie są. Szaku, mam dla ciebie reniferu. A ja Mikołaju. Powiem wam tak, bardzo fajnie, ciepło przede wszystkim i pachnie mocno kawą. No, jest bo, taki piękny, intensywny zapach. Bo mały lokal. Zastanawia mnie nazwa, Dobro and Dobro. Bardzo dobra kawa. Mleko spoko.
Ej, naprawdę. I nie słodzona, a słodka. Przez mleko. I mam serduszko. Każdy ma serduszko. Aha. Nie zostałeś wybrańcą. Kurczę, a myślałem, że pani w oko padłem. I teraz, moi drodzy, jedziemy w miejsce, w którym jeszcze nie byłem i będziemy dzisiaj tam spędzali noc. Jedziemy do hotelu Kapsu. JJ-ka tam się śpi osobno, jak coś, nie? Co? Tam się śpi osobno, każdy pojedynczo. Ja mam klaustrofobię. Dzisiaj będziesz spała sama po raz pierwszy. Kiedy ostatni raz sama spałaś? Nie pamiętam. No właśnie, więc dzisiaj ci przypomnę, jak to wygląda. Let's go. Ciekawe, czy w ogóle będą miejsca jakieś. Dobra, jesteśmy już w hotelu Kapsuła. Krystyna ma... kapsułę numer 9, tak? Oto moje dzisiejsze mieszkanie. Otwieraj. Działa. Zapomniałem wam powiedzieć, że tutaj obowiązuje 24-godzinna strefa ciszy, więc trzeba być tutaj cicho. Okej, zapalamy światło. Okej, tak wygląda twoje łóżeczko. Tutaj czekaj. O, odpalę lampkę swoją. Przyniosłem ci jeszcze, o... mini przekąski na wieczór. Dawaj po jednej. Kinder Bueno mini. Tak, otwieraj. Jak oceniasz dzisiejszy odcinek? 2/10. Zostawcie łapkę dla JJ-ki, ona idzie spać, a teraz idziemy zobaczyć do mojej kapsuły. Ja mam numer 97 gdzieś tutaj. O, tutaj. Musiałem też podpisać kapcie, że to jest moja kapsuła. Zaczyna się. Okej, jesteśmy już w środku. Tutaj zapalę światełko. Powiem wam tak, no jest to dosyć małe. Jak rozłożę ręce, no to jest cała kapsuła. O, tak można sobie maksymalnie posiedzieć. Poduszka wygląda w ten sposób. Całkiem nawet niezła, przyjemna. Materac. Niczego sobie, za gruby to on nie jest. No ale czego się spodziewać za niecałe 100 zł? Dokładnie 95 zł. Muszę jutro o godzinie 6 stąd spadać, więc kładę się spać. Wy, moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli wam się podobało. 20 tysięcy łapek i przez cały dzień będziemy używali tylko i wyłącznie wielkich rzeczy. Już się nie mogę doczekać. No i jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy do końca roku po 300. Ja się teraz już kładę spać. Trzymajcie się. Hej!